Hejka, okay, dzisiaj przychodzę do Was z filmem o drogich kosmetykach, które są według mnie warte swojej ceny. I od razu na początku Wam powiem, jak ja patrzyłam na to, czy coś jest drogie, czy coś jest niedrogie, bo nie mnie to osądzać, nie Wam to osądzać, jeżeli chodzi o drugą osobę. Każdy sam z Was musi sobie ocenić, czy dana kwota to już jest dużo, czy to już jest drogi kosmetyk, czy to jeszcze jest okej kosmetyk. I ja, słuchajcie, kwalifikując te kosmetyki tutaj do miana drogich, po prostu kierowałam się tak jakby cenami rynkowymi, czyli tym, za ile możecie tego typu kosmetyki już dostać, na przykład fajne kosmetyki już w tych cenach, i po prostu według tego się odnosiłam. Nie wnikajmy tu, niech każdy sobie sam ocenia, ok, czy to dla Ciebie jest drogie, czy to nie. Ja Wam po prostu tak średnio, takiego przeciętnego, średniego, kowalskiego, powiedzmy, średnie ceny gdzieś tam po prostu starałam się wybrać. I uważam, że te produkty właśnie, jeżeli chodzi o dane kategorie, uważam, że są to faktycznie droższe kosmetyki, ale są to kosmetyki, w które warto naprawdę zainwestować i będziecie na pewno z nich zadowolone. Nie będziecie żałowały wydanych na nie pieniędzy. Jeżeli też macie te kosmetyki, to piszcie w opisie, czy macie podobne zdanie jak ja, bo wiadomo, u każdego może być inaczej. I oczywiście na samym początku zachęcam Was do kciukowania, do komentowania tego filmu, to jest bardzo ważne, już Wam wiele razy o tym mówiłam, jak istotne jest to dla twórców, nie tylko dla mnie, ale dla każdego twórcy, którego oglądacie w obecnych czasach, żeby ta nasza praca nie szła na marne, bo uwierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo, bardzo przykre, jeżeli my to z taką pasją, z taką chęcią robimy, a na przykład filmy Wam się nie wyświetlają, bo YouTube tak to wszystko tnie na obecną chwilę, tak to niestety wygląda. Zaczniemy od drogich produktów do ust, które Wam polecam. Ja powiem Wam szczerze, że czasami taki droższy produkt do ust sobie kupię, szczególnie jeszcze przed sezonem maseczkowym. Bardzo chętnie gdzieś tam od czasu do czasu w nagrodę kupowałam sobie coś droższego do ust, ale z tego wszystkiego wybrałam takie kosmetyki, które uważam, że naprawdę jak je kupicie, to nie będziecie żałowały tych złotówek, bo ja na przykład mam taki problem z produktami do ust MAC-a, że żaden, słuchajcie, żaden z produktów do ust MAC-a, który mam, nie jest moim ulubieńcem, nie są to kosmetyki według mnie warte swojej ceny. Dajcie znać, może chcecie też taki film o drogich kosmetykach, które uważam, że nie są warte swojej ceny. Napiszcie w komentarzach na dole, w razie było jak będzie sporo chętnych, albo kciukami do góry. Dajcie znać, to Wam też nagram taki film. I po pierwsze, błyszczyk do ust z Anastazji. Wiecie co, strasznie mi się zmienia słońce, więc tu się mogą kolory zmieniać, a nie chcę co chwilę grzebać w tym aparacie. Anastazja, błyszczyk do ust w kolorze vintage. Ja Wam go bardzo, bardzo już długo pokazuję. To jest chyba jedyny błyszczyk Anastazji, który mam, ale on jest tak idealny i w tak idealnym kolorze, że więcej nie potrzebowałam i go Wam serdecznie polecam. On troszeczkę ponad 100 zł jakoś kosztuje. Jeżeli chodzi o drogie błyszczyki, to jest jeden z najlepszych błyszczyków, który mam, bo on dodatkowo jest bardzo mocno kryjący. Ja go często w filmikach mam, mówię Wam, że mam go wtedy na ustach. Jeżeli chcecie optycznie sobie, nie mam go w tej chwili na ustach, zaraz Wam powiem, co mam. Jeżeli chcecie go chcecie sobie usta optycznie powiększać, to jest naprawdę świetna sprawa. Jak na błyszczyk bardzo ładnie się utrzymuje, on troszeczkę zostawia koloru na ustach, więc jak się zje, to i tak te usta bardzo ładnie wyglądają. Ma też drobinki w takim bursztynowym kolorze, bym powiedziała, przez co naprawdę pięknie się mieni, ale nie wygląda to tandetnie, że to są jakieś takie tandetne drobiny. No naprawdę powiem Wam, że nie znalazłam też tańszego odpowiednika tego błyszczyka i według mnie naprawdę warto w niego zainwestować. I druga marka, z której każdy, ale to dosłownie każdy produkt do ust... O, mam jeszcze jeden nawet. To Wam wyjmę i pokażę cztery. Mnie po prostu zachwyca. I jest to marka, gdzie nie boję się zainwestować, jeżeli chodzi o produkty do ust, i jest to Dior. I jak dla mnie produkty do ust Diora są po prostu genialne. Żaden mnie nie zawiódł. Wiem, że po moich poleceniach kilka z Was kupiło też te błyszczyki. Właśnie te, to są te lip maximizery z Diora. I ja Wam znów serdecznie polecam kupować je na -20, bądź Sephora często ma na markę Dior -25% i wtedy naprawdę cenowo już w ogóle jest super. Raczej nie polecam Wam kupować w normalnych cenach, bo bardzo często czy na Sephorze, czy na Douglasie macie przynajmniej -20%, więc poczekajcie sobie i kupcie. No ale nie ukrywajmy, błyszczyk za około 100 zł, no to jest według mnie już drogi błyszczyk, tak uważam. I tutaj tego przynajmniej prawie połowę już mam zużytego. To są dwa moje ulubione kolory i to jest kolor 12, a ten różowy to jest kolor 7. Ten różowy uwielbiałam używać właśnie latem. Natomiast ten mam w tej chwili na ustach, na takiej taniej konturówce. Nagram Wam też film o tanich, dobrych kosmetykach i tam będzie mowa o tej konturówce. I dla mnie zestaw, ta konturówka plus ten błyszczyk do ust, myślę, że widzicie, że usta wyglądają na powiększone. No po prostu petarda.
To są błyszczyki, które też mają ten efekt mrowienia, więc powiększają troszeczkę usta. To nie jest, jak dla mnie, to mrowienie nie jest nie do wytrzymania. Ono jest bardzo przyjemne wręcz. Nic takiego, że piecze, szczypie, boli. Nie. Jest to delikatne mrowienie. Bardzo ładnie one też według mnie nawilżają usta. Ta dwunastka jest przepięknym, bardzo uniwersalnym kolorem, takim troszeczkę nude. One nie mają zbyt dużego krycia, bo kiedyś ktoś mi zarzucił, że one w ogóle nie mają krycia. No to jest błyszczyk taki półtransparentny. Tutaj, tak jak porównacie sobie Anastazję, nie wiem, czy jak tutaj zrobię swatcha, czy mi to wyłapie. Jak porównacie Anastazję, to jest taki gęsty, kryjący błyszczyk. O, widzicie, tutaj jest ten kolor Anastazji. A tu wam pokażę tego Diora. Widzicie? Taką macie różnicę. Tak kryjąca jest Anastazja. Diora tak trochę mało nałożyłam, no ale mimo wszystko, no widzicie, tu macie Anastazję, tu macie Diora. Ten Dior jest półtransparentny, on daje delikatny kolor, taki trochę mleczny, ale nie wybiela tych ust. No pięknie, według mnie po dwunastce usta wyglądają pięknie, na właśnie nude, czy takie delikatnie różowe pomadki. Przepiękna opcja. Kolejnym świetnym produktem, nie wiem, czy to cały czas jest dostępne w ofercie Diora, czy to jakoś sezonowo akurat wychodzi, bo ja to kupiłam latem. I to jest ogólnie ta pomadka Lip Glow, ale w wykończeniu matowym, bo wiem, że te Lip Glow są normalnie dostępne, ale nie wiem, czy te matowe są zawsze. Jak znajdę, to wam oczywiście podlinkuję. Akurat tutaj mam numer 102. Już wam kiedyś o tej pomadce opowiadałam, też ją często mam w filmikach, bo to jest... coś między matową pomadką a balsamem nawilżającym. To jest coś, czego nigdzie indziej, w żadnej innej marce nie widziałam. Macie takie pudrowe bardziej wykończenie na ustach, ale zupełnie, ale to zupełnie nie czujecie wysuszenia ust. Wręcz odczuwacie nawilżenie, ale macie pudrowe usta. No po prostu genialne. No i nie mówiąc o opakowaniach tego Diora. I trzecią rzecz do ust, którą mam z Diora, którą też wam bardzo polecam. To jest matowa, płynna pomadka. Ja mam akurat kolor 574. I to są te pomadki Rouge Dior Liquid. I to jest pomadka, która ma przepiękny kolor. I ona ma taką konsystencję delikatnego musu. W ogóle, ale to w ogóle nie wysusza, słuchajcie, ust. Pięknie się utrzymuje, nie robi tej ohydnej kreski. Naprawdę genialna. Ja wiem, że można znaleźć tanie, fajne matowe pomadki do ust, no ale tutaj mówimy o czymś, co jest drogie. Jeżeli wydacie kasę na tą pomadkę z Diora matową, na pewno będziecie zadowolone, a ten kolor jest po prostu obłędny. Jak się zjada, bo to też nie jest taka pomadka, która zrobi wam skrupę i będzie z wami 24 godziny i tego nie zmyjecie. Nie. Właśnie ona jest bardzo komfortowa, fajnie się zmywa, nie robi skrupy. Jak gdzieś tam się zje, to nadal nie macie takich oderwanych płatków, jakby tylko to bardzo ładnie cały czas wygląda. Mega, mega wam polecam. Jeżeli chodzi o usta, to koniec. O kurczę, wiecie co, nie wzięłam ze sobą, a chciałam wam powiedzieć o podkładzie Estée Lauder Double Wear. I uważam, że jest to drogi podkład, ale jest to podkład wart swojej ceny. To jest dla mnie podkład taki bardzo wyjściowy, bardzo okazjonalny, kiedy na przykład mam jakieś wesele, imprezę i tak dalej. Teraz wiadomo, z oczywistych względów jest tego mniej. Ale na przykład, jeżeli idę do pracy, wiem, że będę cały dzień w pracy i zaraz po pracy gdzieś muszę jechać i muszę, wiecie, perfekcyjnie wyglądać, to od rana na mojej twarzy leci Double Wear, ewentualnie bibułka matująca i on cały dzień wygląda pięknie. Nie polecam tego podkładu do używania codziennie, bo jest to ciężki podkład, pod którym skóra średnio oddycha, ale jeżeli taki chodzi wam o taki podkład naprawdę do zadań specjalnych jest genialny, albo jeżeli naprawdę jesteście bardzo długo na nogach i musicie ten cały czas bardzo dobrze wyglądać, no to wiadomo, że to będzie też super podkład. Wtedy oczywiście bardzo dobre oczyszczanie, dobra pielęgnacja i też będzie ok. Ale no dla mnie taki, wiecie, okazjonalny podkład jest po prostu hitem. I dwa korektory pod oczy wam pokażę. Przetestowałam bardzo dużo drogich korektorów. Korektor pod oczy to jest ten produkt, na który ja faktycznie jestem w stanie też wydać więcej, mimo że mam świetną, tanią opcję. I trochę testowałam i powiem wam, że stosowałam naprawdę bardzo dużo drogich korektorów i tylko te dwa według mnie, przynajmniej na mojej skórze, wyglądają najlepiej. Nic się nie zbiera, nic się nie waży, szczególnie tutaj w okolicy nosa ja mam bardzo tłustą cerę właśnie tutaj skrzydełka nosa. I też rozszerzone pory tutaj mam. Przez to te korektury tutaj, bo pod oczami one całkiem spoko wyglądają, ale tu wiecie, na granicy, gdzie zaczyna mi się ta tłusta strefa, często na przykład ten Born This Way z Too Faced wyglądał ohydnie u mnie. I wiele korektorów po prostu po kilku godzinach
delikatnie mówiąc, wygląda ohydnie. To są dwa korektory z tych drogich, które wyglądają u mnie perfekcyjnie cały dzień. I ja mam kolor akurat tutaj w miniaturce 20 B Light. Naprawdę świetny korektor, bardzo leciutka konsystencja, czy gąbeczką, czy palcem, no po prostu obłędny. On dosyć szybko zastyga, więc trzeba z nim szybko pracować, ale naprawdę wygląda pięknie pod oczami. Ostatnio go cały czas używam i jest naprawdę świetny. Na pewno kupię pełnowymiarowe opakowanie. A drugim korektorem, który jest cięższy, jeżeli chodzi o konsystencję, troszeczkę może bardziej obciążający dla skóry pod oczami, ale wydaje mi się, że jest jeszcze mocniej kryjący niż ten Tarte, chociaż u mnie Tarte, a wiecie, że mam spore sińce, ten Tarte wystarcza, ale ten też jest świetny. To jest Benefit i to jest No Cakeless Concealer i ja mam akurat tutaj numer 1. Latem używałam dwójki, o, w miniaturce, bo właśnie w Sephorze też ten korektor możecie kupić w wersji miniaturowej i Wam to bardzo polecam. No ale mimo wszystko są to droższe korektory, dlatego warto kupić sobie najpierw małe opakowanie. I to jest też korektor, który bardzo dobrze kryje. Akurat mi zaszło słońce, to postaram się Wam pokazać, jakie krycie ma ten korektor z... O, zaszło słońce, aż mi wiecie, dla oczu jest przyjemniej. Tu go nałożyłam i widzicie, to jest krycie... Ale widziałyście, jaka była mała kropeczka. Naprawdę krycie tego korektora z Benefitu jest bardzo dobre. On jest jakby trochę tłustszy, bardziej gęsty w swojej konsystencji, ale jest naprawdę świetny. I dalej idąc produktami do twarzy. Po pierwsze róż z Hourglass i jest to róż miniaturka. To też dostaniecie w Sephorze właśnie te miniaturki. To też jest bardzo fajna opcja, szczególnie róże, no bo tego się naprawdę dużo nie zużywa. W ogóle piękne opakowania ma ten Hourglass. Bardzo dużo z Was kusi mnie na te pudry Hourglass i zobaczymy. Może jak zużyję któryś z moich tych drogich pudrów, to się pokuszę, bo one są naprawdę bardzo drogie. Hourglass bardzo często wchodzi na promocję w Sephorze. I to jest piękny odcień brudnego różu, ale wiem, że kamera mi tu nie wyłapie, więc Wam nawet nie będę pokazywała, ale wykończenie tego różu jest naprawdę obłędne. Nie miałam drugiego tego typu różu właśnie jak ten Hourglass, że on jest tak miękkie, tak satynowe, ale przy tym w ogóle nie drobinkowe. Obłędny, dlatego obstawiam, że te pudry Hourglass też mogą być naprawdę cudowne, bo ten róż jest piękny, naprawdę... Jeżeli będziecie w Sephorze, jeżeli coś będziecie zamawiały, będzie jakaś promka, no skuście się, naprawdę, jeżeli szukacie w takim chłodnym, brudnym odcieniu różu, jest piękny, naprawdę skóra wygląda pięknie i według mnie to też będzie cudowny róż dla takich cer dojrzałych, ponieważ on właśnie jest tak jakby delikatnie satynowy, taki miękki, ale nie jest rozświetlający, więc jak macie gdzieś tutaj już taką starszą skórę, macie pory rozszerzone, to to będzie dla Was naprawdę fajne rozwiązanie, no jest piękny. A drugim różem, który też bardzo lubię, to jest róż z Narsa. Powiem Wam szczerze, no faktycznie w tańszych markach można znaleźć naprawdę fajne odpowiedniki różu i ja gdzieś tam głównie w tych tańszych markach w różach błądzę, ale mam te dwa droższe i są genialne. Odpowiednika tego nie znalazłam i wydaje mi się, że będzie to bardzo ciężkie. Tu myślę, że już łatwiej znaleźć, ale to jest kolor Deep Throat. I to jest oj, nie wiem, czy go tu wyłapiecie. Podlinkuję go, to sobie napiszę Wam też kolor w opisie, to sobie zobaczcie. To jest piękny odcień różu na wiosnę. O, tu go może teraz widzicie. To jest taki koralowy róż z bardzo, ale to bardzo drobniutką drobinką. Na przykład ten róż Orgasm z Narsa totalnie mi się nie podoba. Według mnie, ja nie wiem, co ludzie widzą w tym różu Orgasm, chociaż podobno jego formuła jakiś czas temu się zmieniła i to już nie jest ten sam róż, który teraz jest. On podobno teraz ma bardzo dużo drobinek takich złotych, wręcz chamskich bym powiedziała, bo ja jak swatchowałam w Sephorze ten róż Orgasm, to po prostu zastanawiałam się, kto to kupuje. Bo to jest jedna wielka złota drobina i to nie wygląda ładnie. Natomiast ten kolor właśnie, ten koralowy, no jest po prostu piękny. Jeżeli chodzi o bronzery, to powiem Wam szczerze, że jakoś mnie w perfumeriach z tych drogich marek średnio co gdzieś tam powala. Jak macie jakiś fajny drogi bronzer, to napiszcie, chętnie go może sprawdzę. Bo jakoś tak te kolory... Nie, po prostu jakoś to do mnie nie trafia, ale mam, to też jest miniaturka ze Smashboxa, to jest ta paleta do konturowania i bardzo zastanawiam się, czy nie kupić pełnowymiarówki, jak tutaj dobiję dna w tych kolorach, bo właśnie to jest przepiękna paleta do konturowania. Uwielbiam ten odcień chłodnego różu, chłodnego brązu i to nie do końca jest chłodny brąz. Ja bym powiedziała, że on jest bardzo neutralny. On wypada chłodno w porównaniu do tego ciepłego brązu, natomiast ogólnie jakby go wziąć tak samego pod uwagę, to on jest dosyć neutralnym odcieniem brązu. Przepiękny, jak masło idzie po twarzy, no naprawdę jeden z lepszych produktów do konturowania, który ja kiedykolwiek miałam. Czasami mieszam je te dwa,
Tego używam czasami do ocieplenia. Latem też po ten kolor lubię sięgać. Teraz zdecydowanie ten. Nie używam tego pudru, ale może zacznę go takim delikatnym pędzelkiem stosować pod oczy. No nie wiem, zobaczę. Dajcie znać, jak wy używacie ten jasny puder ze Smashboxa, bo nie chciałabym, żeby to, wiecie, mi się zmarnowało, żebym test użyła, a to wyrzuciła. Bo jest to fajny puder, tylko on jest taki trochę rozświetlający. Dajcie znać, jak wy go używacie, bo na całą skórę, przynajmniej przy mojej cerze tłustej, to nie bardzo. Ale dajcie znać, jak wy używacie i gdzie używacie tego jasnego odcienia ze Smashboxa. I też tą mini wersję wam bardzo polecam na spróbowanie. Ja nie żałuję, że właśnie zaczęłam od tej mini wersji, bo jest to bardzo wydajny kosmetyk, ja go naprawdę bardzo długo mam. Wiadomo, że miksuję i mieszam z różnymi innymi produktami do konturowania, ale to jest bardzo dobra paleta. Wiem, że to jest też bardzo popularny produkt też w tej pełnowymiarowej wersji. Dajcie znać, czy macie i też u was się tak fajnie sprawdza. I co? I pudry do twarzy. I mam, szczerze powiem wam, że tych pudrów też trochę drogich przetestowałam, bo ja gdzieś tam jestem bardzo pudrową maniaczką i bardzo dużo tych pudrów odsprzedałam, bo się u mnie zupełnie nie sprawdziły, ale są dwa, które z całego serducha polecam i uważam, że są świetne. Pierwszy to jest oczywiście Laura Mercier Translucent Powder. Wygląda obłędnie. Kolejna sprawa, on jest faktycznie drogi, ale w Douglasie często jest na promkach, więc wtedy go bierzcie na promce, bo wtedy naprawdę ta cena, powiem wam szczerze, naprawdę jest ekstra, bo on ma 29 gramów, więc jest go bardzo dużo, więc tutaj stosunek, powiem wam szczerze, pojemności co do ceny jest naprawdę ok i ten puder, szczególnie na promocjach, naprawdę warto się o niego pokusić, bo ta cena wypada bardzo dobrze, a on wygląda, jak tutaj zachodzi słońce, to możecie widzieć, wygląda według mnie przepięknie na twarzy. Natomiast drugi puder, który jest bardzo drogi i tu stosunek ceny do pojemności jest bardzo słaby. Zobaczymy, na ile mi ten puder starczy i wtedy podejmę decyzję, czy go ponownie kupię, czy nie. To jest puder La Mer. Ja już wam ten puder pokazywałam, też go na niektórych filmach miałam. I tak jakby Laura Mercier jest genialna, ten jest level jeszcze wyżej od niej. Daje tak trójwymiarowy efekt na twarzy, takiego bluru, takiego wygładzenia. Ja go wklepuję, czy ten, czy Laura Mercier wklepuje gąbką ogólnie w twarz. Więc po prostu blur, wygładzenie, delikatne rozświetlenie tej skóry, no po prostu macie efekt 3D obłędny. Ten puder jest bardzo drogi, bo on coś chyba nawet powyżej 300 zł normalnie kosztuje. A mamy go tu 8 gram. 3 razy mniej, ponad. 3 razy mniej niż w Laura Mercier. A jest też, no niecałe 3 razy droższy, ale 2 razy droższy na pewno. Więc tutaj widzicie, jest go, wcale go nie jest dużo, bo to jest tylko 8 gram w porównaniu do 29 Laura Mercier, więc jest różnica. Po opakowaniu to się tak nie wydaje, bo to opakowanie naprawdę robi wrażenie, ale no nie ma tego pudru wcale aż tak dużo, ale jest genialny. I uważam, że mimo pojemności, mimo ceny, jakość wykończenia, które on daje na twarzy, naprawdę jest warta. Jeżeli tylko możecie sobie na niego pozwolić. I tu nikt mi nie powie, że to jest tani puder. To naprawdę jest drogi puder. I na koniec, słuchajcie, cienie do oczu. Bo powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o drogie kosmetyki, ja najczęściej, jak już z tych droższych, to kupuję cienie do powiek. Bo faktycznie drogeryjnie ciężko mi znaleźć coś, co by mnie tak super zadawalało, które by robiło mi tak szybki, tak cudowny, tak łatwy makijaż. I pokażę wam cienie pojedyncze, które uważam za drogie, ale uważam, że są serio naprawdę godne. I to są cienie Marka Jacobsa. W ogóle Mark Jacobs, cienie według mnie na YouTubie tutaj są bardzo niedoceniane, a są to świetne, naprawdę świetne produkty. I pierwszy cień, który wam pokażę, to jest ten 500 Perfecto. I to jest idealny, bazowy cień. Słuchajcie, zobaczcie, od kiedy ja go wam pokazuję. Wiadomo, że nie zawsze codziennie go przez taki czas stosuję, ale ten cień to jest tak wydajny cień do powiek. To jest idealny, bazowy cień. On ma taką maślaną konsystencję, pięknie się wszystko z nim blenduje, pięknie nakłada, ma doskonałe krycie, nie jest absolutnie kredowy, tylko taki maślany. Cudowny produkt, naprawdę, szczególnie na promce warto sobie kupić. Jeżeli chcecie mieć jeden taki perfekcyjny, beżowy, podstawowy cień, to naprawdę wam bardzo polecam, bo jest świetny. A drugi, który bardzo lubię, to jest 510 Primo. I to jest cień, który ja używam jako rozświetlacz i jako cień na całą powiekę. Nie wiem, czy go teraz tutaj wam w stanie jestem pokazać, bo to słońce dzisiaj robi mi psikusy,
ale on tworzy piękną poświatę. Wiadomo, że tu go teraz dużo palcem, o, może teraz zobaczycie, dużo go palcem nałożyłam, ale nałożony takim pędzlem do rozświetlacza pięknie sprawdza się jako rozświetlacz i wtedy jako taki droższy rozświetlacz, szczególnie na promce, wypada fajnie cenowo. No i oczywiście można go też stosować typowo jak cień do powiek, jest przepiękny. On daje taki efekt mokrej skóry, 510 Marc Jacobs, świetna. Jeżeli chodzi o palety, i to są już droższe palety, chociaż uważam, że tutaj naprawdę stosunek ceny do jakości jest świetny, warto zainwestować, bo są genialne. I pierwsza to jest Sultry Anastasia i to jest jedyna paleta z Anastasii, która tak bardzo mi się podoba, bo ta Soft Glam chyba? Chyba Soft Glam jest ta druga, która jest bardzo często polecana. Dla mnie nie jest tak neutralną paletą jak właśnie ta Sultry. To jest dla mnie typowo neutralna, uniwersalna, użytkowa paleta. Wiele cieni jest bardzo już pozużywanych, bo one są cudowne. Jedynym kolorystycznym takim akcentem tutaj jest ten odcień Bloom, który myślałam, że w ogóle go nie będę używała, a bardzo go lubię gdzieś tam, szczególnie wiosną, sobie rozblendować, bo te cienie da się w idealną chmureczkę po prostu rozetrzeć. No jakoś to jest, po prostu są masła, to są dosłownie masła, które Wam będą po prostu szły same. Bierzecie jakikolwiek najtańszy pędzel i te cienie Wam się same będą blendowały. Jeżeli, nie wiem, jesteście zabiegane, rano malujecie się i wiecie, nie macie perfekcyjnego światła, na szybko chcecie coś, to to będą cienie dla Was. One się same rozetrą, nie zrobią Wam plam. Praca z tymi cieniami, o tutaj go teraz je dobrze widać, praca z tymi cieniami to jest czysta, czysta przyjemność, dziewczyny. Jest to świetna paleta, ręczę Wam całym serduchem, no błyski, ja je zazwyczaj nakładam palcem, no jest po prostu obłędna, naprawdę jest to świetna paleta, najmniej tego koloru Bridge akurat tu używam, ale tak to cała reszta tej palety jest przeze mnie używana i ją uwielbiam. Dlatego mówię, dlatego wiem, że muszę pozbyć się kilku innych palet, także nie wiem, czy już na Instagramie sprzedawałam, czy nie. Zapraszam Was na Instagram, bo tam zazwyczaj te sprzedaże robię, bo to najpłynniej idzie. Druga paleta, którą Wam bardzo polecam, która już jest w Polsce. I tutaj, jeżeli chodzi o cienie, to zużycie ich nie jest wcale aż takie duże. Największe zużycie to Denko mam w tym. Ten się pokruszył, ale spróbuję go sprasować. Przecudownie ona pachnie. Jeżeli chodzi o paletki Tarte, one są teraz dostępne w Sephorze, to Wam bardzo tę paletę, tą In Bloom polecam. I teraz dostępny jest też taki zestaw trzech mniejszych, nie miniaturek, ale trzy palety, jest takie dosyć pełnowymiarowe, ale one mają mniej cieni po prostu w sobie. Ja je swatchowałam w Sephorze. Tą paletkę nie mam z polskiej Sephory, ale ją swatchowałam i w Sephorze też było ok. Natomiast te małe, te mniejsze, tam jest chyba 9 cieni w tych dziewiątkach, właśnie pakowane one są po 3. Powiem Wam szczerze, testowałam je, swatchowałam i to jest zupełnie inna jakość niż te. I właśnie dajcie znać, jeżeli macie tą na przykład In Bloom, te pełnowymiarowe, i ten set tych trzech dziewiątek, bo one są razem po 3 sprzedawane. No według mnie jest to zupełnie inna jakość cieni i nie są tak maślane, są bardziej kredowe, dużo mniej napigmentowane niż te. Więc nie polecam Wam wszystkich palet Tarte, a właśnie tą, szczególnie tą Tartalette In Bloom jest po prostu cudowniutka. I to jest paleta Too Faced i palety cieni Too Faced są świetne. Zastanawiałam się nad Born This Way, ale Born This Way ma takie też bardzo ciepłe, bardzo różowawe tony, gdzie ja, mająca zasinioną okolicę oka, raczej od takich kolorów troszeczkę uciekam, ale zastanawiałam się nad tą paletą, sięgnęłam po tą i to jest bardzo piękna paleta i to jest według mnie bardzo użytkowa paleta, ale znowu widzicie te kolory, ja głównie używam takich kolorów, myślę, że większość z Was też. Super, że te takie bazowe cienie są dużych rozmiarów, te błyszczące i ciemne są mniejszych rozmiarów, idealne rozwiązanie, właśnie Too Faced bardzo często takie fajne rozwiązanie w swoich paletach robi. No cienie Too Faced to są masełka znów, to jest jakoś bardzo podobna, bym powiedziała, do Anastasii, może... Chociaż nie powiedziałabym, że Anastasia jakoś jest lepsza, bardzo porównywalna według mnie jest ta paleta do Anastasii. Genialna, po prostu cienie same się blendują, wyglądają pięknie, no błyski są obłędne, cudowna paleta, też bardzo ją Wam polecam i tu na pewno nie będziecie żałowały wydanych pieniążków. To jest jak na Too Faced, jest to dosyć droga paleta, ale wydaje mi się, że tutaj też opakowanie gra rolę, bo na przykład Born This Way ma więcej cieni, a wypada taniej, natomiast no ta dla mnie była ładniejsza, bardziej neutralna. I jeszcze Wam pokażę sypkie pigmenty, które uważam za drogie.
ale mega warte swojej ceny. To są po prostu najlepsze pigmenty, jakie w życiu widziałam, a tych pigmentów trochę przerobiłam. Są drogie i tutaj też chyba jeden kolor jednak sprzedam, bo go rzadko używam, ale to zobaczę na Instagramie, najwyżej dam Wam znać. Ale naprawdę są to pigmenty, które są na maksa warte swojej ceny. Szczególnie polecam Wam ten pigment Golden Nude 854, wygląda przepięknie. Powiedziałam Wam, że to jest Clear Blank, czy Wam nie powiedziałam, to są pigmenty Clear Blank. Brown Sugar też jest piękny, 911. Mam jeszcze Golden Pink i Salted Caramel. I właśnie zastanawiam się, czy ten Salted Caramel nie sprzedać, bo jak wymieszam ten Golden Pink z tym Golden Nude, to one trochę wyglądają jak Salted Caramel. Dlatego właśnie się zastanawiam, czy go nie odsprzedać, bo są, to są naprawdę drogie pigmenty, ale są świetne. Może Wam pokażę. Teraz tutaj tak nie mam słońca, ale zobaczcie ten Golden Nude. No to jest dla mnie przepiękny odcień. Ja teraz go tutaj nałożyłam na sucho. Te pigmenty same w sobie są też dosyć suche. Ale pięknie się trzymają oczu, o to się nie bójcie. Ale jak je nałożycie na mokro, na jakiś glitter, to jest po prostu obłęd. Naprawdę coś cudownego, także naprawdę świetne, świetne pigmenty, naprawdę warte swojej ceny, drogie, ale po prostu przeobłędne, naprawdę są genialne. Zobaczcie sobie, wejdźcie sobie na Instagram Dr. Makeup, jak ona w akcji w ogóle te produkty Clear Blank pokazuje. To są mineralne produkty, ale zobaczcie, naprawdę wejdźcie na Dr. Makeup, to zobaczycie, jakie cuda tymi rozświetlaczami, tymi produktami Clear Blank jest się w stanie zrobić. Dobra, moje drogie. To wszystko, dajcie znać, czy film Wam się podobał.